Dzień dobry Państwu, Igor Jankę, Kafe Rzeczpospolita. Po pewnej przerwie byłem na urlopie, kiedy tu działy się jakieś tajemnicze rzeczy, ale wróciłem i widzę, że dzieją się niesamowite rzeczy w Polsce. Jesteśmy od czwartku w nowej rzeczywistości. Polska jest cudownym, nowoczesnym, rozwiniętym krajem, w którym ludziom żyje się dostatnio i są szczęśliwi. Nie wiem, czy wiesz dlaczego. No wiem dlaczego. Jestem niezadowolony, że tutaj się znalazłem, dlatego że tracę w tej chwili już pewnie bezpowrotnie te chwile, kiedy ten wspaniały samolot Dreamliner jest już w Polsce, już go można oglądać. Nie wszyscy oczywiście, ale ja mam tę przyjemność, że oglądałem cały czas w telewizji, wiesz, od momentu, kiedy zbliżał się do Polski, to część stacji telewizyjnych i część portali gazetowych nadawały komunikaty co minuta. Ja po prostu drżałem, czy szczęśliwie doleci, czy wyląduje. Okazuje się, słuchaj, to wielkie wydarzenie. Kupiliśmy samolot, podobno też w najbliższym czasie jedna z polskich firm należących do spółek Skarbu Państwa chce kupić samochód. Nowy samochód, którego jeszcze do tej pory ta firma nie miała i no, przewidywane są też rozmaite okoliczności. Być może nawet jest taki wniosek, zastanawiam się, czy nie zrobić dnia wolnego od pracy. No tu, jeśli chodzi o Dreamlinera, moim zdaniem powinien być, mam tylko małe czwartek pretensje. Czwartek powinien być dnia wolnym od pracy. Czwartek, prawda? Piątek, tak. Dziś też przynajmniej pół dnia, choć właściwie sobota jest i tak prawie dla wielu ludzi dniem wolnym, między innymi dla mnie. Ja tylko mam małe pretensje do Unii Europejskiej, że nie przyleciał przewodniczący, wiesz, no tak. Bo dla mnie, no cóż to jest za... To jest jakaś uroczystość, jest. Że premier a będzie... Choćby Angela Merkel. Ale choćby, tak. Na negocjacje w sprawie finansów potrafi przyjechać, a na takie wielkie wydarzenie nie. No jest poważna sprawa i moim zdaniem tu jest paliwo dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby postawić przed Trybunałem Stanu prezydenta Komorowskiego, który zlekceważył i nie witał Dreamlinera. Po raz kolejny. Prawdopodobnie okaże się, że miał bezpośredni kontakt z pilotem Dreamlinera, że przepraszał go bardzo, że nie wita go osobiście. Połączyli jakoś tak elektronicznie i też telepatycznie było jakieś takie połączenie między pilotem i głową polskiego państwa. Także pilot miał nawet twarz pana prezydenta, z którym rozmawiał. Premier nie, premiera miał na żywo, czekał, tak. Premier był wzruszony. Muszę ci powiedzieć, że tak dawno nie widziałem naprawdę szczerze wzruszonego i szczęśliwego premiera, wiesz? To wielkie, bo to jest... to przełomowy moment, wiesz, co tam wejście Polski do Unii, co tam wejście do NATO, co tam upadek komunizmu. No kupiliśmy sobie samolot. Tylko ciekaw jestem właśnie, czy premier kiedyś, i właściwie to chyba jest dla premiera, tylko nie wiem, czy dla jakiegoś eksodusu, ucieczki ewentualnej z kraju, gdyby doszło do jakichś rozruchów. Chociaż bo ma ten dream, to gdyby premier uciekł z samolotem. Tak. No bo sam premier powiedział, nie wszyscy mogą w jednym kraju żyć. Ale i wtedy to byłaby, wtedy wiesz, jak to by się nazywało, defraudacja. Że premier zdefraudował nam Dreamlinera. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Myślę, wszyscy wspólnie latać tym Dreamlinerem w kółko i w kółko. I razem z prezydentem, i z premierem, i z prezesem Kaczyńskim. I wreszcie, wiesz co? I z TVN-em w kółko, bo transmitował TVN w kółko i dookoła. Generał jak lata, Janicki, i lata, i lata. Przed generałem Janickim stoi poważne zadanie. Musi teraz BOR cały ochraniać czas ochraniać. Także, nie wiem, na razie nie mamy takiego hangaru, w którym by się mieścił, więc będzie na powietrzu. Ale będzie, być może nie uda ma takiej nam się, potrzeby, tak dlatego, jak że tu się... 154 zbudować taki, wiesz, jest inna koncepcja. Z namiotowego materiału, taki wielki, wiesz. Nie jest potrzebny hangar. Wiadomo, że są takie telewizje, te kamery przemysłowe, które na parkingach tam, prawda, są nastawione. Otóż mamy taką super kamerę przemysłową. Niemożliwe jest widać coś. Zapadła decyzja nowego zarządu TVN-u, że będzie non-stop transmitowany, po prostu będzie specjalny kanał, w którym będzie rano, wieczór, we dnie, w nocy, non-stop będziemy obserwować, co robi Dreamliner. Świetnie. I będziemy z nim spać, budzić się. To dobrze, bardzo spokojny dzięki temu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i cieszymy się, że Państwo, mam nadzieję, też się z nami cieszycie z tego Dreamlinera. Dziękuję bardzo.